Za chwilę zobaczycie filmy z wytwórni Warner Brothers. Królik Bugs przedstawia. I ile w niej żelaza? Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy program jest poświęcony wszystkim miłośnikom ptaków. To zresztą chyba dotyczy wszystkich, bo czyż jest ktoś, kto nie lubi ptaków? Oto pierwszy ptak, drost. Wszyscy go lubią, ponieważ zwiastuje wiosnę. A oto brodacz z rzędu dzięciołowaty. Bardzo nietypowy kolorek, jak na dzięcioła. O ja, smutny, nietypowy. Niektóre ptaszki pięknie śpiewają. A następny to sujka. Nie jujka, tylko sujka. To jest sęp. Nawet miłośnicy ptaków nie lubią sępów. Co za szkaradzieństwo. Może jestem brzydki, ale za to nikogo nie krzywdzę, najwyżej sępie. Po mojej prawej stronie widzą Państwo przedrzeźniacza. Po mojej prawej stronie widzą Państwo przedrzeźniacza. Przymknij się, jesteśmy na wizji. Przymknij się, jesteśmy na wizji. Kontynuujemy pogadankę. Kontynuujemy pogadankę. Dajmy sobie spokój z tym przedrzeźniaczem. Zajmijmy się teraz walką o przetrwanie. Za chwilę zobaczą Państwo ptaszynę w środowisku naturalnym. To nie jest moje środowisko naturalne. To tylko przypomnienie, że ostrożności nigdy za wiele. A teraz nasz opierzony przyjaciel pomoże nam opisać dole i niedole ptaszka domowego. Zgoda, ptaszynko? Zgoda, zaczynam. Pustynie zamieszkują bardzo ciekawe gatunki ptaków. Na przykład strusie pędzi wiatry. Rozwijają prędkość do 100 km na godzinę. O, biegnie jeden. No i zaczyna. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku. Tekst Mariusz Arno Jaworowski, czytał Andrzej Matuj.